Możemy pograć, dopóki nie przegram. Albo nie umrę z głodu. Jedno z dwóch. W każdym razie, jeżeli wygram kolejną gierkę, to gramy dalej, a jak będę drugi, albo trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, no to kończymy. Co my tutaj mamy? Mamy Edwina. Polubiłem Edwina, dawać Edwina. Edwin, Eliza, król i dalej jest. Ja idę spać, dobranoc. Dobrej nocy, miłych snów. Do zobaczenia w ciągu następnych dniów. Jak się nie ma trutek, to tak się kończy. A. Ale szczerze powiedziawszy, to Poison jakoś... Nie pamiętam, żeby Poison był problemem przy tych Pogo. Grałem tym nie raz. 75% razy w ogóle nie wyszło, bo tych Pogo nie dostawałem. Ale te 25% gier, które grałem tą taktyką, zazwyczaj tam Poison to nie był problemem. No bo co z tego, że przeciwnik ma Poisona? No przecież ma jedną kreaturę z Poisonem, a nie 7. Więc tak na dobrą sprawę... Wszyscy tłuką. Zamrożę to. To jest dobre. Tak mi się wydaje. Albo nie. Nie, chodź. Tak na dobrą sprawę... Nawet kolega wcześniej... Znaczy... No wcześniej insynuował, że powinienem iść w tego 2-4, co daje... Co ma magnetyzm i daje Divine Shield, daje prowokację. I zobaczcie, jakie to jest głupie. Bo dajesz... tej swojej jednostce, tą prowokację i tego Divine Shielda, po co? Po to, żeby ta jednostka z Poisonem na pewno tobie jednostkę zaatakowała, nie? To jest to skrajna głupota wręcz, a nie jakaś ten taktyka, nie? Znaczy, dobra, może głupota to złe słowo, ale brak jakiegokolwiek pomyślunku i brak umiejętności grania. Nie będzie. Trochę delikatniej. I to nie jest dobra taktyka. Róbmy tak. Tego nie kupujemy, bo nie ma po co. To nie jest dobra taktyka, bo dajesz sobie prowokację na jednostkę, która ma nie zginąć od gościa z Poisonem, gdzie przeciwnik, jak ma gościa z Poisonem, na pewno zaatakuje w tobie jednostkę, bo ona ma prowokację. No więc gdzie tu jest jakakolwiek logika, nie? Tutaj logiki jest brak. I ja nie przypominam sobie, żeby Poison był jakiś bolesny dla tej taktyki. Chyba, że trzymasz jednego Pogo i akurat w tego Pogo dostaniesz tego Poisona, no to tak. No ale no to... Zazwyczaj jak grasz tymi Pogo, no to trzymasz cały stół tych Pogo, nie? Znaczy, przepraszam, nie cały stół, ale kilka. Dwóch, trzech, czterech. A nie jednego. A co robi pan Edwin? Zaraz się przeczytam. Popatrz no, jak się wszyscy tłuką. Straszna bida. Nie wiem, zrobię tak, sprzedam tego. Bufnę tego. A pan Edwin za jeden golda. Dobra, przeczytam ci w następnej grze. W każdym razie za jeden golda daje plus jeden wybranej kreaturze za każdą kreaturę, którą kupiłeś w tej turze. Zobaczmy, czy uda ci się utrzymać prowadzenie. Bium. Naprawdę dobrze ci idzie.
Ulepszamy karczmę, kupujemy kota i tyle. Nie sprzedajemy kota, bo sprzedanie kota to plus jeden, no to się nie opłaca. Czekamy. Chwilę, to możemy tak dać. Dziękuję panie Bogdanie za gwiazdki. Bogdan Rerak wysłał 100 gwiazdek. Ślicznie dziękuję, buźka mrugająca okiem. Na dobry początek dnia, uśmiechnięta buźka. Dziękuję so much, brachu. Tak w ogóle mamy nowy cel na styczeń. 25 tysięcy gwiazdek do końca miesiąca, aby otrzymać 7,5 tysiąca gwiazdek. Więc jak wyślecie mi 250 dolców, to Facebook mi da 75 dolców. To nie głupie. Tylko, że... A ile w zeszłym miesiącu udało się zebrać te 10 tysięcy, to podejrzewam, że w tym zebrać 25 tysięcy to już nie ma opcji. Ale dziękuję za to. Jeszcze tylko 250 razy takich darowizn, znaczy 250 takich darowizn, cel osiągnięty w sumie. Naprawdę dobrze ci idzie. Kupujemy to na bank. Tego nie kupujemy, bo nie ma takiej potrzeby. Kupujemy to. I co? W związku z tym. W związku z tym to, że możemy zrobić tak. Możemy zrobić tak. Możemy zrobić tak. I możemy zrobić tak. I tak. Okej. Okay. No mamy tych szczurów trochę. Uff, co znaczy Kyrie Eleison? Wszyscy mają cię na celowniku. Uważaj. O nie, zremisuję. Dawać na tacę? No kurde. Witaj ponownie. Nie spodziewałbym się. Myślę, że level up. Zakładamy, że mamy wystarczający stół, żeby wygrać. Szukamy czegoś ciekawego na następną turę. To jest teoretycznie ciekawe. W sumie nawet na tą. Mogę sprzedać to. Kupić to. Zagrać to. Może być. Teraz trzeba by to jakoś dobrze poustawiać. To tu. Dobra, niech stoi. Kyrie Eleison oznacza panie zmiłuj się nad nami. Okej. Okay. A napisałem. Wiem kiedy napisałeś. Cześć Michał. Wiem kiedy napisałeś, tylko tak przeczytałem i stwierdziłem, że chyba przypomnę sobie co to znaczy i nie będę się pytał głupio, ale nie przypomniałem sobie. Zobaczmy, czy uda ci się utrzymać prowadzenie. Perfekcyjnie, chłopaku. Niestety szczur się nie rozpadł na 7, więc dodał tylko 2. A to wystarczy w sumie, żeby go kelem. Więc perfekto, baby, perfekto. Naprawdę dobrze ci idzie. Czy my idziemy w mechy? Nie wiadomo. Ale możemy piknąć tego na pewno. Zrolujmy. To jest imbastiko. A teraz pokażę wam moją nową sztuczkę.
to sprzedamy. Nie podoba. Masz tu trochę złota za fatygę. Wszyscy mają cię na celowniku. Uważaj! Nie wiem. Nie mam pomysłu. Nie dostałem niczego fajnego. Powinienem sobie chyba kupić tego 1-1 prowokację Divanshield. No bo buffowanie tych szczurów do nie wiadomo jakich rozmiarów, no też jakieś super sensowne, nie? Zresztą teoretycznie jak on ma duże statystyki, to dłużej przeżyje. Więc dłużej, więcej wyrzuci tych szczurków na stół. A to tylko teoria. Taktyka pokazuje nam, że nie. Czemu Goldrina nie wziąłeś? A po co mi Goldrin? Przede wszystkim nie chcę iść w bestię. A już na pewno nie chcę iść w bestię na Goldrinie. Nad The Rivendale'em się zastanawiałem jeszcze, ale też nie mam niczego do Rivendale'a, więc takie to 5-9. O, takie sobie mogę kupić. To ma sens wreszcie. Dokładnie tak samo. No i co my tutaj możemy jeszcze zrobić? Rolnąć po coś? O. To mi się zaczyna podobać. Ile? To sprzedajemy, to sprzedajemy, to sprzedajemy. Wyciągniemy sobie mu bloka. Weźmiemy tego, to sprzedamy. To weźmiemy, kurde. To kupimy. To kupimy, to sprzedamy. To zagramy. Okej, może być. No to już ma większy cel, znaczy lepszy cel, znaczy to jest lepszym celem, Boże. Mądrości Mateusza. No i dupa, no. Lipa. Mam tu dla ciebie prawdziwy gang świeżaków. Dobra, to chcę, to chcę. To też teoretycznie mogę chcieć. To sprzedam. A teraz pokażę wam moją nową. To sprzedam. To se zagram. To kupię. Sprzedam. Zbufuję. No i elo. To co z tego? To nie wiem. Te modloki i tak pójdą do wora. No ten szczur niech zostanie, bo już ma tych buffów tyle, że szkoda gadać. Ale modloki idą do kosza. Idziemy w jakieś mechy, nie? Pierwsze te mechy musimy dostać. To jest lekkim problemem. Tak.
Nie, i wygram to. Dać poizona Murlockowi i będzie robił za max, no. Jeszcze trzeba mieć tego poizona. Twoi stronnicy pokazali, co potrafią. Czy tutaj nam coś ułoży grę? To jest imba. I teraz tak. Gdzie my chcemy to ciepnąć? Na tego? Jełopa? No bo na pewno nie chcemy tego temu dawać, nie? To dajmy temu. To możemy tu wrzucić. No i bufik na tego. Jeszcze tutaj. Tu mamy jojku. No jajko za Murlocka może być. To mogę to zamrozić. Żeby nigdzie się nie wybrali. Dam tak. Gdyby ten. Gdyby tutaj jakiś cliff miał wylądować, to niech będzie w ten sposób. I teraz pompujemy tego na maksa. Chyba. Tak myślę. Czy nie? Czy te psychotrony? Bo w sumie ten to się pompuje z tych psychotronów, to po co go pompować? A może i. A czemu boska tarcza nie na złombota? No żeby nie dostał plomby na samym starcie i żeby nie zginął, zanim się nabufuje. No jak mu dam prowokację? No to przeciwnik go atakuje, raz drugi i on umiera. A jak nie, no to teraz sobie zobaczmy, co się będzie działo. Rośnie. 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 No i umieram. Powiedziałbym, że byłem blisko, ale nie byłem. Czy no nie umieram, ale przegrywam. W ogóle dlaczego ja trafiam podwójnie na tych koneś? Mnie to denerwuje. Te szczury są bezsensowne. Wpadłem w zasadzkę szczura, no bo te szczury, kurwa, zajmują mi miejsce. O Jezu. Dno. Ale dno. Dobrze, że walczymy z tokenem. Myślę, że masz spore szanse na wygraną. Może coś tu jeszcze ugramy. Ona też miała całkiem niezły board.
Zabijecie tego barona Rivendale'a, kurwa, czy nie? No wreszcie, dzięki! Ciekawe, ile mam czasu na turę. Bo ta walka była dość długa. Jest to sekund. Nie wiem, czy ja chcę się level upować, ale chyba nie chcę. Okej, teraz się mogę level upnąć. Systemy obronne włączone. Po tego sfrizuję to. Nie, tak nie będzie. Okej. A co, na Twitchu live już nie będzie? No, w tym momencie nie. A czy za 5 lat nie będzie na Twitchu live'a, to nie wiem. Nie wiem, czy za 5 lat to ja w ogóle będę streamował, a co dopiero gdzie będę streamował, jak już. Okej, gra gitarka. No, abstrahując od... Kurde, znowu Rivendale mnie udupi. Kurde, powinienem go wziąć wtedy. Rivendale w tym momencie jest dosyć mocnym pikiem, takie mam coś wrażonko. No, dobrze, że się sam skillował. Cieszy nas to niezmiernie. Ty widzieliście, że on tokeny 2-2 wyrzucił? To co ten ziomek miał złotego tego z magnetyzmem? Anda Frog. Naprawdę dobrze ci idzie. To na pewno chcemy. O Boże. Teraz już chce się wylewelować. Nie mam jak tego dać. Zostawię to. Zostawienie tego na następną, które no nie jest super bystre. Ale co mam innego zrobić? Przedać ją? Co on robił, ten kustosz ostatnio? Wygrał za 7, za 7 i za 11 ze mną. No z drugiej strony to też jest ona plus... Nie, no dobra, nie będę tego sprzedawał. Następny, dużo mogę to sprzedać. Zobaczymy. Zdarzyło ci się kiedyś spotkać Ligę Odkrywców? Same równiachy. A jakie noszą gustowne kapelusze?
Pęk, pęk, pęk. Zabij ktoś Rivendale'a, no proszę. To nie ma opcji. Kurwa, ma, no, no bang.